Witam w 984 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa Stanisława Wójtowicza pod tytułem Aneksy łagodnościowe. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Gdy myślimy o umowach między prywatnymi agencjami ochrony, PAO, a ich klientami, zwykle wyobrażamy sobie, że wszelkie niefinansowe zobowiązania znajdowałyby się po stronie agencji ochrony. Klient płaciłby miesięczną składkę, a w zamian za którą PAO zobowiązałoby się do chronienia go przed agresją, wypłacania odszkodowania, gdy dojdzie do naruszania jego praw i reprezentowania go w sporach sądowych. Wydaje się jednak, że umowy między PAO a ich klientami nie opierałyby się na prostej wymianie usługi ochrony, ubezpieczenia i reprezentacji sądowej za pieniądze. Kontrakty takie zawierałyby również liczne niemonetarne zobowiązania po stronie klienta. Ekonomicznym uzasadnieniem takich zobowiązań jest zjawisko pokusy nadużycia. O pokusie nadużycia możemy mówić, gdy ubezpieczona osoba traci ekonomiczną zachętę, by unikać działań, które spowodować mogą następstwa, od których jest ona ubezpieczona. Osoba, która ubezpieczyła swój dom od pożaru, ma mniejszą zachętę, by instalować czujniki przeciwpożarowe i dbać o ich sprawne funkcjonowanie. Dlatego ubezpieczyciel, by uniknąć problemów wynikających z niewłaściwej struktury zachęt, może zażądać od ubezpieczonego, by zainstalował takie czujniki i pilnował, by były one sprawne. Równocześnie w sytuacji, gdy ubezpieczony posiada takie czujniki, co zmniejsza ryzyko spalenia domu, ubezpieczyciel może mu zaproponować niższą składkę. Obie strony zyskują. Z podobną sytuacją mielibyśmy do czynienia na obszarze ubezpieczenia od bycia ofiarą agresji. I w tym przypadku fakt, że dana osoba jest ubezpieczona, może powodować u niej tendencję do angażowania się w działania, które mogłyby wywoływać konflikty prowadzące do agresywnych zachowań. Przykładem mogłyby być różne formy agresji językowej, eskalujące w stronę agresji materialnej. PAO, które nie potrafiłyby rozwiązać problemu pokusy nadużycia, ponosiłyby zwiększone koszty ochrony, wypłat odszkodowań i reprezentacji klienta w sporze z innymi agencjami. W związku z tym agencje próbowałyby skłonić klientów do zaniechania działań, które mogą powodować agresję u innych osób, czy prowadzić do niepokojów społecznych. Najprostsza metoda pozwalająca osiągnąć ów cel polegałaby na zaoferowaniu zniżek ubezpieczeniowych tym klientom, którzy zobowiążą się unikać zachowań zwiększających szanse wystąpienia agresji. Tego typu zobowiązania określić można mianem aneksów łagodnościowych. Trudno w tym momencie określić, jakie typy aneksów łagodnościowych zyskałyby największą popularność. Najbardziej oczywiste propozycje wydają się dotyczyć unikania nienawistnych zachowań względem jakiejś grupy społecznej, o których wiadomo, że mogą wywołać eskalację przemocy, obrażania uczuć religijnych jakiejś grupy społecznej, która ma tendencję do przemocowego reagowania na tego typu zachowania, wszelkich działań werbalnych, które mogą nie spełniać technicznej, materialnej definicji agresji, ale które wiążą się z ewidentną szkodą innych, szantaż, pomówienie, okrucieństwa względem zwierząt, unikania wypowiedzi, których celem jest sprowokowanie drugiej osoby do przemocy, np. wypowiadania bez powodu jakichś wyjątkowo obraźliwych sformułowań, niewłaściwych metod wychowywania dzieci, zachowań godzących w tzw. moralność społeczną, stosowania narkotyków, posiadania zbyt dużego i nieuzasadnionego potrzebami obronnymi arsenału broni, niektórym osobom w ogóle zabraniano by je posiadać. Szczególną rolę pełniły również aneksy altruistyczne, w których jednostki zobowiązywałyby się do udzielenia pomocy potrzebującym w sytuacjach, w których taka pomoc niewiele by ich kosztowała, a stanowiłaby wielkie dobro dla poszkodowanego. Rozwiązywałoby to opisywany w pierwszym rozdziale problem zmuszania kogoś do udzielenia pomocy. Agencje ochrony prowadziłyby szczegółowe badania dotyczące tego, co jest głównym powodem występowania agresji na danym obszarze i próbowałyby uwzględnić tę wiedzę, projektując odpowiednie aneksy łagodnościowe. Im lepiej opracowane aneksy, tym niższy poziom agresji w danej społeczności. Tak oto, jak w wielu innych przypadkach, szczególnie w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczyciel stałby się źródłem racjonalności w systemie, mając bowiem prawo własności do wszystkich rezerw ubezpieczeniowych, których nie musiałby w danym okresie przeznaczyć na wypłatę odszkodowań. Byłby żywotnie zainteresowany, by ograniczyć liczbę aktów agresji, których zaistnienie zmuszałoby go do takich wypłat. Wydaje się,
się, że większość osób byłaby skłonna podpisywać takie aneksy. Jak wspomniałem, wiązałoby się to z możliwością płacenia istotnie niższych składek ubezpieczeniowych, co traciłaby osoba podpisująca aneks możliwość angażowania się w A, działania, które i tak nie chciałaby się angażować. Czy nie podpisałbyś aneksu chętnie dotyczącego znęcania się nad zwierzętami, bądź B, działania, w które mogłaby się chcieć zaangażować, ale które nie miałyby dla niej aż takiej wartości. Być może lubisz obrażać innych ludzi, ale czy płaciłbyś 50 zł miesięcznie za prawo do ich obrażania? Co więcej, firmy ubezpieczeniowe podejrzliwym okiem patrzyłyby na osoby, które nie chciałyby podpisywać aneksów. Takie osoby byłyby większym ryzykiem, nie tylko dlatego, że chciałyby angażować się w objęte aneksem działania, ale również dlatego, że niechęć podpisania aneksu mogłaby być traktowana jako proxy innych antyspołecznych zachowań. Aneksy łagodnościowe wraz z prywatnym prawem terytorialnym obejmującym kamienice, osiedla czy szkoły, prawem narzucanym przez pracodawców na swoich pracowników i prawem regulującym relacje między handlującymi podmiotami, nie tylko zminimalizowałoby ilość agresywnych zachowań, ale pozwoliłoby również rozwiązać problem działań, których ze względu na ich niematerialny charakter nie zakazuje etyka libertariańska, na przykład problem przemocy językowej. Bardzo dziękuję.